Dzień dobry wszystkim Państwu. Dziękuję za przybycie na dzisiejszy krótki briefing prasowy poświęcony problemom w relacjach pomiędzy spółkami komunalnymi w Nowym Sączu, a dokładnie pomiędzy spółką Sądeckie Wodociągi, które wczoraj zrobiły swoją konferencję prasową. Dzisiejszy, nie ukrywam, briefing jest reperkusją tej konferencji, ponieważ uważam, że obraz został znacząco zaciemniony i należy go wyprostować. Należy przedstawić fakty takie, jakie są. Dlatego też pozwoliłem sobie zaprosić na dzisiejszy briefing panią dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów, panią Katarzynę Paniak, która na co dzień ma najbliższy kontakt z wysypiskiem śmieci, komunalnym wysypiskiem śmieci w Nowym Sączu, która za niego odpowiada i która przeżyła chyba najwięcej problemów z nas wszystkich w ostatnim czasie związanych z tym atakiem medialnym i atakiem politycznym części radnych Rady Miasta Nowego Sącza właśnie na to wysypisko śmieci. Ja bym chciał tak zatytułować dzisiejszy briefing: dość polityki przy spółce Nowa. Wreszcie skończmy z tą polityką, skończmy ze skakaniem po spółce, która nic złego nie robi, a którą się przedstawia w bardzo negatywnym świetle. Ja mam takie wrażenie, szanowni państwo, mam tutaj kilka takich kartek będących zrzutami z ekranu pani Iwony Mularczyk, która od tygodni próbuje epatować publiczność czy osoby posiadające konto na portalu Facebook różnymi nowinkami dotyczącymi spółki Nowa. I tak 12 lutego zamieściła pismo do Sądeckich Wodociągów będącą odpowiedzią na mój wniosek o możliwości przeprowadzenia badania jakości wód gruntowych. Czyli mam takie wrażenie, że wczorajsza konferencja i działania spółki Sądeckie Wodociągi są nie tyle nakierowane przez panią Mularczyk, tylko są po to, żeby pani Mularczyk mogła sobie publikować kolejne posty dotyczące spółki Nowa i wysypiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu. Co jest karygodne, uważam, że zarząd spółki Nowa nie poinformował władz miasta, czyli właściciela niemal połowy udziału w spółce Sądeckich Wodociągów o jakimkolwiek problemie. Nie informował także zarząd spółki Nowa, że są jakiekolwiek problemy w odbiorze ścieków, tylko poinformował całą społeczność Nowego Sącza o tym, że za 14 dni ma zamiar odłączyć spółkę Nowa od możliwości odbierania ścieków przez Sądeckie Wodociągi. Nie wiem, czy tak postępuje prawidłowo funkcjonujący zarząd spółki komunalnej. To znaczy, że w pierwszym rzędzie informuje się wszystkich wokół, ale niezainteresowane podmioty, a przede wszystkim osoby, które są tak de facto wspólnikami tej spółki, to większościowymi wspólnikami. Czy tak zarząd spółki komunalnej, w cudzysłowie komunalnej, nowosądeckiej, powinien postępować? Nie wyobrażam sobie takiego działania z zarządu MPK czy zarządu spółki Nowa, że jak są jakieś problemy pomiędzy spółkami, że najpierw nie informuje się prezydenta, żeby te problemy jakoś rozwiązać we własnym gronie, tylko informuje się cały świat i jeszcze informuje się, że będzie zawiadomiona prokuratura. To już jest w ogóle karygodne. To jest trochę tak, jakby nagle dzisiaj podczas briefingu prasowego pani dyrektor oświadczyła, że w dniu jutrzejszym zostaną przebadane śmieci, które spółka Nowa odbiera od Sądeckich Wodociągów i stwierdzimy, że w tych workach na śmieci są śmieci, to przestaniemy odbierać te worki od Sądeckich Wodociągów. Bo Sądeckie Wodociągi stwierdziły, że w rurach kanalizacyjnych są ścieki kanalizacyjne i dlatego postanowili przerwać odbiór tych ścieków kanalizacyjnych. Co do kwestii technicznych i co do tego, jaka jakość jest tych ścieków, to za chwilę się pani dyrektor wypowie. Ja tylko przedstawię stanowisko prezydenta, stanowisko swoje do tej zaistniałej sytuacji.
Czy tak zachowuje się spółka komunalna, że walczy z inną spółką komunalną? Jeszcze nie słyszałem, żeby w jakimkolwiek mieście jedna spółka komunalna atakowała drugą spółkę komunalną. Obie spółki mają tego samego właściciela. Czy tak się zachowuje zarząd spółki komunalnej? Kiedy ostatnio którykolwiek z członków zarządu spółki Sądeckie Wodociągi był w ratuszu? Kiedy ostatnio zadzwonił do mnie czy do prezydenta? Kiedy pojawili się, żeby przedstawić jakiekolwiek problemy wynikające z działalności spółki Sądeckich Wodociągów lub w relacji z innymi spółkami miejskimi? Równie dobrze MPEC może wysłać pismo do Sądeckich Wodociągów, że w dniu jutrzejszym przestaje wysyłać ciepłą wodę do Sądeckich Wodociągów. Przepraszam bardzo, ale to zachowanie jest tak karygodne, że stąd moje takie nerwowe zachowanie. W najbliższym czasie, rozmawiałem już z prawnikami, do spółki Sądeckie Wodociągi zostanie wysłane pismo związane z zaprzestaniem naruszania dobrego imienia spółki Nowa. Jeśli spółka Sądeckie Wodociągi nie zareaguje odpowiednio na to pismo, zostaną wszczęte odpowiednie kroki prawne, czyli na drodze postępowania sądowego, postępowania cywilnoprawnego. Uważamy, że wszystko, co zaszło wczoraj podczas konferencji zorganizowanej przez spółki Sądeckie Wodociągi, narusza prawo i narusza dobre imię spółki Nowa. Jest mi tak osobiście przykro, że pan wiceprezes Rajski, którego szanuję i którego techniczne zdolności są bardzo, bardzo wysoko cenione, nie tylko przeze mnie, i jego współpraca dotychczas z miastem była, czy z innymi spółkami miejskimi była dość dobra. Żałuję, że musiał swoją twarzą firmować tą farsę, no bo wiadomo, pożal się Boże, w cudzysłowie menadżer, pan Frączek, robi swoje zadania polityczne, natomiast szkoda, że osoba znająca się faktycznie na rzeczy musi firmować takie karygodne zachowanie. Chciałbym jeszcze na końcu wezwać panią przewodniczącą Iwonę Mularczyk, żeby zaprzestała atakowania spółek miejskich. Jakiś czas temu atakowano MPK, wcześniej atakowano spółkę SAR za prace archeologiczne na płycie rynku. Teraz po raz któryś atakuje się spółkę Nowa. Pani przewodnicząca, dość tych ataków na spółki miejskie. A na koniec chciałbym jeszcze zaprezentować państwu cytat z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków. Otóż na podstawie artykułu 18e tej ustawy prezydent miasta jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym przez prezydenta zezwoleniem, i taka kontrola zostanie wszczęta w najbliższym czasie. Natomiast w chwili obecnej bardzo bym prosił panią dyrektor o merytoryczne wyjaśnienie wszystkich zarzucanych przez Sądeckie Wodociągi spółce Nowa spraw. Witam serdecznie. Na sam początku chciałam zaznaczyć, że wszelkie awarie czy też nieprawidłowości, które mają miejsce na kolektorach, które są własnością spółki Sądeckiej Wodociągi, są na bieżąco zgłaszane, ponieważ większość terenu, większość studzienek, z którym mamy problem, są właśnie należą do własności spółki Sądeckiej Wodociągi. I tak też zgłoszenie miało miejsce 9 marca 2021 roku. Wtedy też stwierdzono podczas obchodów na terenie zakładu, że studzienka, która znajduje się przy miasteczku multimedialnym, jakby jest zatkana. W związku z powyższym Sądeckie Wodociągi przyjechały, usunęły awarię, natomiast później, tak jak mówię, no, kwestia zarzutów Sądeckich Wodociągów, że to nasze ścieki są niedobre, że znajdują się w nich odpady, elementy stałe. I powiem tak, awaria 13 stycznia dokładnie, którą ja sama zgłosiłam 2021 roku, miała miejsce z uwagi na to, że zauważyłam, że w potoku Kretówka wydobywają się ścieki z kolektora, który znajduje się pod potokiem.
I jakby podejrzenie miałam, że jest jakaś nieszczelność na kanalizacji, na odcinku, którego własnością są właśnie sądeckie wodociągi. I tak też się stało. Sądeckie wodociągi przyjechały, stwierdziły, że faktycznie jest awaria. Natomiast nie mamy wiedzy, ile trwała ta awaria i jak długo muł, czy też jakieś fragmenty gałęzi jakby wdarły się do kanalizacji, którą de facto usunięto awarię, prawda? I to była awaria sądeckich wodociągów na infrastrukturze sądeckich wodociągów. Dokładnie tak, więc awaria została usunięta, nie było problemu. Natomiast 9 marca, tak jak już wskazano, była awaria, zatkana studzienka. Według nas jest to pokłosiem awarii, która miała miejsce 13 stycznia 2021 roku. Z uwagi na ten materiał, który w potoku Kretówka mógł się przedostać i sukcesywnie spływać do studzienki, która miała miejsce dużo dalej. Więc według nas jest to pokłosiem awarii, która miała miejsce 13 stycznia 2021 roku. I my podtrzymujemy to stanowisko. Jest to według nas te elementy stałe, które mogły się przedostać, właśnie były pokłosiem awarii z dnia 13 stycznia 2021 roku. Podkreślam, że nasze ścieki przechodzą przez podczyszczalnie ścieków, zanim trafią do kanalizacji, do instalacji sądeckich wodociągów. Aeratory, które znajdują się na naszej podczyszczalni, one napowietrzają nam ściek, powodując, że właściwie ścieków są dużo, dużo lepsze aniżeli przed przejściem do podczyszczalni. Natomiast jeszcze tutaj zaznaczę, że nasza podczyszczalnia na przełomie stycznia-lutego przeszła generalny remont. Ścieki są odpowiednio napowietrzone. Wyniki badań, które przeprowadzamy przez akredytowane laboratorium, nie wykazują żadnych przekroczeń, więc tutaj nie mamy sobie nic do zarzucenia. I podkreślę jeszcze, że dnia 15 marca 2021 roku o godzinie 8 mamy jakby zorganizowany pobór próbek ścieków przez akredytowane laboratorium. Zapraszamy wszystkich Państwa na ten pobór. Dokładnie, zapraszamy, żebyście Państwo uczestniczyli w tym poborze i mam nadzieję, że tutaj wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Przypominam, 15 marca o godzinie 8. O godzinie 8 rano. Zapraszamy. Z mojej strony chyba tyle. Jedynie co jeszcze mogę podkreślić, że sposób odprowadzania ścieków przez spółkę od początku prowadzenia zakładu nie uległ zmianie. Jedynie możemy powiedzieć, że in plus modernizacja podczyszczalni ścieków, która miała miejsce na przełomie stycznia i lutego. Czyli 20 lat w ten sam sposób trwa odbiór ścieków przez sądeckie wodociągi. I nic się w ostatnim czasie nie zmieniło, tylko tak jak mówi pani dyrektor, uległo polepszeniu, zmodernizowaniu podczyszczalnia, która odprowadza do tej studzienki kanalizacyjnej. I warto tu jeszcze podkreślić, przepraszam, że przerwę, że wszelkie awarie, które miały miejsce ostatnimi czasy, były na kolektorach, na linii, na sieci kanalizacyjnej, która jest własnością sądeckich wodociągów. Mamy dla Państwa jeszcze oświadczenie spółki Nova w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w domenie publicznej. To oświadczenie zaraz wszystkim Państwu rozdamy. A teraz jakieś pytania, jeśli są do nas. Tak, to znaczy Państwo absolutnie wykluczają, żeby jakiekolwiek odpady stałe wydostały się z terenu wysypiska, tak. A to, co zostało znalezione w studzienkach, to doprowadziło do zostało się tam. Jest to po prostu, ja mówię, że studzienki kanalizacyjne ogólnie. Wszystkie kolektory, które należą do sądeckich wodociągów, winny być z należną starannością traktowane, ponieważ nasze ścieki są ściekami przemysłowymi, więc jeżeli sieć kanalizacyjna nie jest odpowiednio i z dużą częstotliwością czyszczona, to już nie odpowiadamy my, tylko to się zarząd sądeckich wodociągów powinien zainteresować stanem jakości swoich urządzeń, studzienek i sieci kanalizacyjnych, a nie zwalać odpowiedzialność na inną spółkę komunalną. Z podczyszczalni nie mogą wyjść odpady stałe. Te odpady mogły się tam znaleźć, tak jak pani dyrektor mówi, w wyniku remontu sieci kanalizacyjnej po stronie sądeckich wodociągów w styczniu 2021 roku.
ponieważ ze spółki Nowa nie ma możliwości, żeby z podczyszczalni wyszły jakiekolwiek odpady stałe czy jakaś maś. Tym bardziej, że nasza podczyszczalnia była modernizowana. Jest certyfikowana, wszelkie normy spełnia, jakie powinna spełnić podczyszczalnia przemysłowa wprowadzająca ścieki do kanalizacji sanitarnej. Sądeckie wodociągi jednak na podstawie materiałów, które zgromadziły i tego, co tam miało się dziać w ostatnich dniach, były bardzo praktyczne do polegające na powiedzeniu umowy na odpady. Co to znaczy dla spółki i jak spółka Nowa Jeśpisko konsultuje się w tej sytuacji? No powiem szczerze, że jest to dla nas patowa sytuacja. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek zamknięcie nam dostępu do oczyszczalni ścieków, no będzie wiązało się z tym, że po prostu zalejemy ściekami no połowę Sącza. No nie ukrywajmy, są to ilości duże. Dysponujemy niewielką ilością wozów, które mogłyby nam de facto jakby na bieżąco odbierać te ścieki i wywozić do innej oczyszczalni ścieków. Nie powiem teraz w jakich ilościach, jakby to się miało odbywać logistycznie, ponieważ musimy to przemyśleć. Jest to świeża sprawa, natomiast nie ukrywam, patowa dla nas. Proszę sobie wyobrazić, że całe wysypisko śmieci, ta czasza wysypiska jest szczelna. Tam się nic nie wydostaje, bo nie może się wydostawać do wód gruntowych, to jest zabezpieczone membraną jakąś. Dokładnie. Czyli wszystkie opady, wszystkie wody, które napływają na wysypisko, muszą być odebrane przez sączki, które są w tej czaszy wysypiska i tymi sączkami idzie to do podczyszczalni i dopiero do kanalizacji sanitarnej. To jest trochę taka sytuacja, jak już wspominałem, jakby MPEC powiedział, że za 2 tygodnie wyłączamy wam w połowie stycznia ogrzewanie w sądeckich wodociągach i jakoś sobie poradźcie. No, to jest sytuacja przynajmniej idiotyczna, niepoważna i ze strony zarządu ocierająca o znamiona przestępstwa. To znaczy tak, ja myślę, że spektakl polityczny się już odbył. Przykrycie debaty o MPK, która miała miejsce dzień wcześniej, już na zlecenie polityczne, bo ja to tak nazywam wprost, się odbyło. I teraz należy przejść do rozmów merytorycznych na poziomie właśnie dyrektorskim, prezesów zarządu, renegocjacji warunków umowy, bo przecież takie kwestie, że jakaś studzienka się zepsuła, to nie jest podstawa do tego, żeby wypowiadać umowę. Myślę, że są prawnicy zarówno spółki Nowa, jak i spółki Sądeckie Wodociągi, którzy powinni zamknąć się w jakimś niewielkim pomieszczeniu i nie wyjść z niego, dopóki nie zawrą stosownego porozumienia w tej sprawie. 20 dni. Czyli jakikolwiek sposób Państwo po tych doniesieniach, jakikolwiek informacji, jak będziecie próbowali 100% niezauważonego przedostania się stałego do czegokolwiek, czy po prostu jesteście przekonani do tej pory? Wszystko jest pod kontrolą i absolutnie nic nie mogło się wydarzyć. Jesteśmy przekonani, stąd też zapraszamy Państwa ewentualnie na pobór ścieków 15 marca 2021 roku o godzinie 8. Tak, chcemy to zrobić transparentnie. Poinformuję, że Sądeckie Wodociągi pobierały próbki bez obecności kogokolwiek i bez informowania kogokolwiek ze spółki Nowa. A my informujemy wszystkich Państwa, zapraszamy na pobór, transparentny pobór, czy faktycznie te próbki będą złej jakości. Jeśli nie uda się zmienić porozumienia, i to ta decyzja Sądeckich Wodociągów zostanie utrzymana, co to oznacza dla funkcjonowania zarządowego? Z takiego punktu widzenia politycznego to jest kolejna próba doprowadzenia do zamknięcia sądeckiego wysypiska, chociaż nawet jakby było zamknięte, to i tak musi odprowadzać te ścieki. Bo wysypisko nawet zamknięte pracuje. To nie jest tak, że te ścieki się nagle zdematerializują. To jest, ta czasza jest szczelna, więc każdy opad atmosferyczny wpływa na to, że zwiększa się poziom ilości wód gruntowych i one muszą zostać jakoś odebrane. No to oczywiście, tak jak tu pani dyrektor wspomniała, spółka dysponuje 4 czy 5 wozami, szambiarkami, które mogą odwozić na bieżąco ten materiał do innej oczyszczalni ścieków w innej gminie, ale raz, że jest to drogie, dwa, że jest to
bardzo trudne, a w przypadku intensywnych opadów atmosferycznych wręcz niemożliwe. No właśnie. W związku z tym ja sobie nie wyobrażam, jak sobie to wyobrażają prezesi spółki Sądeckie Wodociągi. Ja rozumiem, że pewnie ich działanie wynika z jakiegoś telefonu, ale tak jak zacząłem ten briefing, skończmy już, naprawdę skończmy już politykę w tym temacie. Są dwa. Renegocjacja warunków umowy ze spółką Sądeckie Wodociągi, no i wariant alarmowy, czyli wywożenie na bieżąco tych nieczystości do innej oczyszczalni ścieków i w tym czasie tworzenie dokumentacji projektowej na własną oczyszczalnię ścieków należącą do spółki Nowa. Natomiast jest to wariant, który potrwa pewnie rok, bo to są decyzje środowiskowe, bo to jest proces budowlany, więc no nie wyobrażam sobie, żeby Sądeckie Wodociągi nie usiadły do stołu z nowym Sączem, który w 48% posiada udziały w Sądeckich Wodociągów i który zakładał tą spółkę. Nie rozumiem, skąd takie działanie. Jedynej przyczyny takiego działania upatruję w działaniach politycznych, między innymi pani Iwony Mularczyk. Wszystko? Dziękuję bardzo.